zamieniamy po prostu dane, a to co ja pamiętam, niech pan po prostu pani powtórzy, że na budżet, to co nam przekazano gminy, na Dębę i na Rusku przypada 1 800 000 groszami. To nam przekazano, naprawdę. To ja pamiętam o pani na ten. Ja się pamiętam dokładnie, że
swoje idei ludzi, to nie musi nimi manipulować, żeby osiągnąć swój cel. I czasami to jest tak, że odnosi się wrażenie, że niektóre te słupki i wyliczenia są nam podawane właśnie po to, żeby nie rozjaśniać obraz, nie pokazywać nam prawdziwego obrazu, tylko jak gdyby podrasować Photoshop, po prostu Photoshop dla dokumentu. Powiem wam, zawsze tak było, jest i będzie. Jeżeli ktoś powie A, to zawsze ktoś może powiedzieć, że to jest na duże, na małe, może być nawet za małe. Jeszcze ktoś z Państwa może by chciał? Bardzo poważnie. Ja bym, proszę pana, mówię to jako odczucia wyborców. No jak ja mam to odczytywać, że jest jeden dokument podpisany przez księgowego, mówi A, i drugi mówi B, też podpisany przez księgowego. Ja się tylko odnoszę do faktów, nie robię, nie czynię nikomu zarzutów. Jeszcze raz przypominam, że te osoby publiczne muszą się liczyć z tym, że są oceniane. Jedna z wybranych, w którym